Szkoda czasu, bo mamy już godzinę 16:06. Kurde, będę po nocce w Krakowie, ale kawałek na Słowacji Wschodniej, może nie tyle, ile zaplanowałem, ale przynajmniej jedną trasę, której nie znam, się przejadę, zobaczę, jak to będzie. Mam nadzieję, że się bardzo nie pogubię i wrócę do Krakowa. Taki żarcik, nie? Dobra, śmigamy. Szkoda czasu, przygoda wzywa, nie? Moto wycieczki na spontanie, bardzo fajne, szczególnie nawet jak trzeba tak, że tak powiem, wrócić się, bo się nie da przejechać. Ja to lubię, poznawać nowe tereny. Serwus, dziewczyny, chłopaki. No i Słowacja, kurde. Pamiętam tego dnia, jak się jarałem, że znowu pojeżdżę sobie po Słowacji. Uwielbiam ten kraj naprawdę. Kto ogląda moje filmy regularnie, widzi, że jak wjeżdżam tylko na Słowację, to stwierdzam, że nie ma po prostu lepszego tak blisko kraju, żeby sobie pośmigać. Patrzcie, mamy tyle łona natury, takie fajne drogi. Oczywiście różnej klasy asfalty są. Dobrej, tej gorszej, łatanka, czasem bez asfaltu, znacie mnie, jak lubię śmigać sobie poza asfaltem, ale teraz patrzcie, śmigam sobie z tak zwanej, jak to ja to nieraz nazywam, takiej trochę dzikiej granicy, tak? Nie do końca dzikiej, ale no wiecie, takie, gdzie praktycznie nikt nie uczęszcza, tak? Jestem ja, natura i nikogo praktycznie tutaj nie ma, czasem można spotkać jakichś pieszych rowerzystów, a tak to się śmiga spokojnie do pierwszej wioski, a później już będziemy śmigać sobie w te tereny, które będę poznawał, bodajże to było Skrasny Brod, przez Roskowce do Bystra. Tak, tak to będzie wyglądało. To będzie trasa, którą będę poznawał. A teraz na spokojnie śmigamy sobie po kolei, po różnych wioseczkach po kolei, do większej miejscowości tam Medzilaborce. Tak, dosyć też ciekawa, zresztą zobaczycie. A tak to śmigamy sobie po prostu na lajcie. Jedziemy też 60, 70, 80, tak jak lubię te prędkości. Można się co jakiś czas porozglądać, popatrzeć przed siebie, trochę na boki. Kurde, po prostu człowiek jadąc odpoczywa. Mimo, że fizycznie to jest jakaś forma zmęczenia też, bo wiadomo, po całym dniu jazdy człowiek, że tak powiem, czuje to fizyczne zmęczenie, ale to jest takie fajne zmęczenie, bo z tyłu głowy ma co się zjeździło, tak? Patrzcie, takie fajne łuki. Skręcamy lekko w prawo, zaraz znowu odbijamy w lewo, znowu będziemy w prawo i tak dalej. I mamy drogę praktycznie tylko dla siebie. Wiadomo, tam jakieś czasem samochody przyjadą, ale to nie jest żadna duża ilość. A, teraz posłuchajcie, co? Bo się zatrzymałem. Powiem wam, że naprawdę sporo bocianów tutaj w tej miejscowości, bo już nie pamiętam, która to była taka wioseczka, taka większa miejscowość, ale w Polsce tylu bocianów nie widziałem, co właśnie w tej miejscowości. Praktycznie co kilka domów tam, co 5, 6, 7, może co 10 max, co jakiś czas były jakieś gniazda, latające bociany lub siedzące właśnie na słupach, klekały, no. Naprawdę bardzo fajna sprawa. Miło, lubię zwierzęta, jak wspomniałem wcześniej, czy to hodowlane, czy to dzikie, naprawdę lubię obserwować, lubię patrzeć, jak sobie żyją, kurde, naprawdę fajna sprawa. I tu właśnie ta miejscowość mnie tak miło zaskoczyła, że bardzo sporo, dużo ilość bocian, nawet tutaj na polach, przy tym jak skończyły się już żniwa i tak dalej, bele są do pozbierania, to też zaraz zobaczycie, kolejne są tam daleko, wiadomo, na kamerce aż tego tak nie widać, czasem jakieś zbliżenie zrobię, ale naprawdę jedziesz i podziwiasz sobie naturę, faunę i florę, no kurde, bajka, naprawdę bajka. No i to, co wspomniałem, droga praktycznie tylko dla mnie, tak? Śmigam sobie właśnie w ten rejon, co wspominałem wcześniej, żeby poznać nowe fajne rejony. Do Krasny Brod, tak, z Krasnego Brodu do miejscowości Bystra przez Roskowce. To będą fajne, naprawdę tak na mapie się zapowiadało, że to będzie fajna trasa, bo tam były parę serpentyn. Taki serpentyn, no takich konkretnych podjazdów, takich i zakrętasów ostrych. A tu jest ta właśnie miejscowość, o której wspominałem, czyli Medzilaborce, kolorowa, z tymi właśnie widzieliście, takimi flagami i tak dalej. Naprawdę jadę i tak, kurde, patrzę, tu kolorek, tam kolorek, tu jakaś flaga kolorowa, tu kolorowa flaga, tak fajnie się zrobiło. O, a właśnie tu skręcam do tego Krasny Brod i powiem wam, że bardzo fajnie to wymyślili. Zaraz zobaczycie, jak będę jechał tak koło takie strumienia i tak dalej. Dosyć często na Słowacji widzę, że po prostu przez środek miejscowości, środek wioski jest
taka rzeczka, strumyk, tu jest akurat tak zrobione takie z wałami. Patrzcie, są mostki zabudowane do przejścia, bardzo przyjemnie, barierki są, a pomiędzy barierkami co jakiś czas właśnie są takie miejsca, gdzie można sobie usiąść. Może nie jest to do końca takie wow, przyjemne czy coś, ale fajnie to wymyślone, że można sobie posiedzieć tak po prostu z dala od, że tak powiem, tam głównej drogi, tutaj koło miejscowości, przy rzeczce, posłuchać sobie szumu i tak dalej. Powiem wam, że ciekawie to zrobione. A tu właśnie już zaczynają się te takie konkretne zakrętasy, bardzo fajne, do miejscowości Roskowce. I tutaj bardzo, naprawdę bardzo mi się przyjemnie śmigało. Zresztą sami wiecie, jak to jest, dziewczyny, chłopaki, jak wsiada się na motocykl, się śmiga po zakrętach, szczególnie w takim górzystym terenie, nie? Kurde, zarąbiste to uczucie. A pozwólcie, przez chwilę posłuchajcie, jak silnik pracuje w mocy, jak małpka śmiga. Elegancko, powiem wam, że zarąbiście lubię to. Ponownie polubiłem wachlowanie biegami. Tą redukcję, przygazówka, dodawanie gazu. Kurde, pamiętam, jak miałem Bandziora 600, to sobie tak śmigałem, poznawałem tą Małopolskę, Podkarpacie i tak dalej. I po pewnym czasie zaczęło mnie to jakby trochę tak irytować, że fajnie było mieć taki mocniejszy motocykl, żeby wrzucić jeden bieg i tak śmigać pod górkę, tylko bez redukcji tam dawać mniej lub bardziej gazu. Później nabyłem na Zoomę, zacząłem troszkę tak śmigać ją coraz więcej, poznałem, jak może być szybka i tak dalej. Później stwierdziłem, nie, prędkości to jak na nie są dla mnie, lubię jeździć te między 80, tak 60, 90 to są moje prędkości, najczęściej tak 70, 80 to śmigałem. I to było najfajniejsze dla mnie, jak coraz bardziej poznawałem siebie, że ja bardzo lubię jeździć na zadupiach i zjeżdżać z asfaltu. Wiadomo, co jak mnie obserwujecie, to widzicie, że później na Zoomie dostosowałem do tego, żeby mieć kostkę, handbary itd., itd. No i wiele razy, że tak powiem, poczułem to, że Inazuma jednak swoje waży. Czasem gdzieś wjechałem w jakiś teren, musiałem się wycofać i musiałem troszkę się z nią barować, ale nie narzekam, bo Inazuma bardzo dużo radochy mi dała i nadal daje, bo ostatnio byłem nią, 250 km zrobiłem, nagrałem z tego trochę materiału, więc pewnie też na kanale się pojawi, żeby nie było tylko małpka, małpka, małpka. Ale szczerze, po tamtej wycieczce po 150 km przekonuję się, że jednak lekki sprzęt jest naprawdę bardziej dla mnie mobilny, a przede wszystkim przekonuje mnie to, że ta mniejsza pojemność, tak jakby to nazwać, jest ekonomiczniejsza. Kurde, mogę na mój zasobny portfel, że tak powiem, albo mało zasobny portfel, tak najlepiej, to dokładnie tak, mało zasobny portfel, mogę więcej śmigać. A o to chodzi, żeby jak najwięcej jeździć, bo to mi daje radochę, czas spędzony na motocyklu. I nieważne, że nie wiem, że małpką dystans pokonam w 3-4 godziny dłużej, zamiast zrobić w 10, zrobię to w 14 godzin. Dla mnie liczy się fan z tego, że jeżdżę, że śmigam. A dodatkowo, że jest lekka, to mogę sobie pozwolić na to, że wjeżdżam w jakikolwiek teren lub idę badać jakikolwiek teren, wobec czego łatwiej mi zawrócić, łatwiej ją wyciągnąć i tak dalej, z jakiegoś błota, z trawiastej, z śliskiej nawierzchni, tak tego. To naprawdę dużo, dużo mi daje takiej, że tak powiem, mobilności. No i na mój portfel, jak mówię, idealnie, bo 2 litry, 2,2 na więcej mi spaliła. Kurde, bajka, naprawdę rewelacja. A teraz już właśnie wjeżdżam, wyjeżdżam już z miejscowości tej Roskowce. Kolejne, zbliżam się takie konkretne zakrętasy. A tu macie znak. Jak kojarzycie, to jest zakaz ruchu pojazdów silnikowych za wyjątkiem motocykli jednośladowych. Tak, znak B3. Więc jak zobaczyłem go, tak było, kurde, mogę wreszcie, mogę pojechać, bo wiele razy na Słowacji spotkałem się z takimi znakami łączonymi, że ma się zamiast ruchu pojazdów właśnie silnikowych i
na dole było też motocykli zakaz, więc wtedy tak mówię, o kurde, trzeba zawrócić, no trudno, nie to, że nie mogę przejechać, bo nie dam rady, tylko że jest zakaz. A tu się ucieszyłem i patrzcie, zaczynają się takie moje klimaty, czyli mamy jakiś shooterek, jakieś kamyczki luźne, tu bojamy się z lewej na prawą i mamy naturę, kurde, bajak, ja byłem wtedy bardzo zadowolony. Domyślałem się, że będzie to raczej poza asfaltem i kurde, bardzo, bardzo fajnie się, że tak wiem, stało, że mogłem tą drogą śmignąć. Zresztą sami patrzcie teraz, jak to wszystko fajnie wygląda. Przygotowane, na przykład tam z boku widzieliście, można było usiąść, odpocząć. Jakbym był jakiś większy dystansie, pewnie z chęcią bym tutaj usiadł sobie, odpoczął, bo wiecie, natura, zielono, fajnie, wioseczka w tle, nikt nie przeszkadza. I przede mną kolejna trasa, która jest szutrowa, kurde, tak zwana szutrowa, wiecie, bo tu czasem jest jakiś kamyk luźny i tak dalej, trzeba też uważać, a tu mnie właśnie kusiło w prawo, może by pojechać, może by śmignąć, zobaczyć. I to właśnie mapka daje taką możliwość, że możemy jechać w taki teren, który wreszcie go trzeba zawrócić, bo jest na przykład, nie wiem, tak mówię, błotnicie czy coś, ale to mnie jednak w tym dniu trochę ten czas ograniczał, bo późno już było, dojechałem na Słowację, jeszcze trzeba do Krakowa wrócić. No niestety ten minus taki jest, że jak się wraca nocą, to nie jadę z dopiami, tylko siódemką, ale no... Ważne, że na Słowacji, a tu patrzcie, w takie szuwary wjechałem, kurde, się zdziwiłem i kurde, jakbym jechał zaraz koło jakichś stawów i tak dalej, kurde, naprawdę, bajeczka totalna, co chwilę jakieś urozmaicenie, że takie wizualne, tak, w las się wjeżdża, otwiera się tą szybę, wdycha się, a tu, o, tu właśnie, tu będzie naprawdę sporo takich zakrętów, bodajże jest 8 czy 7-8 spokojnie, gdzie cały czas zjeżdżało się w dół i takimi ostrymi zakrętami. Kurde, kolejny raz banan nie chciał mi zejść z twarzy, nie? Bo patrzcie, jedziecie, śmigam sobie i tak szutruję sobie w lewo, w prawo, w lewo, w prawo. Zresztą znów posłuchajcie, jak małpka pracuje. No i zarąbiście, kurde, tyle slalomów, taki zjadł prawie z tym serpentem, można powiedzieć, nie? I po jakim terenie, gdzie jakieś kamienie, słychać, bo jak spod opony strzelają, tak dalej, trzeba uważać, buja motocyklem na lewo i prawo. Kurde, ja tu lubię, kurde, zjechać poza asfaltu, jeszcze taka dróżka, strasznie mi się podoba, mam asfaltem, teraz później tak szuterkiem, takie ostre zakrętasy, a teraz przede mną kolejna część drogi, kurde, drzewa, koło mnie jakiś las właśnie, jakieś trawy, jakiś krzak, kurde, ja tu lubię, tak? Nawierzchnia czasem kamienista, czasem bita, czasem jakiś piasek, czasem jakieś kałuże, kurde, to jest po prostu dla mnie rewelacja, taka odskocznia od asfaltu, że możesz sobie śmignąć tak typowo wśród natury, tak jak powtarzałem, tak jak kiedyś nasi pradziadkowie śmigali, wsiadali jak swoje motocykle, jechali z wioski na wioskę bez asfaltu, kurde, baja, ja się naprawdę, to jest coś, co uwielbiam, naprawdę, i jak najwięcej takich właśnie dróg, patrzcie, teraz też trochę pod górkę, znowu lekko tam luźny kamień. Kurde, a małpko naprawdę idealnie dla mnie, idealnie się tak po prostu śmiga, bo czuję się i bezpieczniej. Mam, że tak powiem, taką świadomość, że to jest lekki sprzęt, można go tak bujać na boki i to jest tak jak rowerem, po prostu nie czuję, że mnie przeważa. Powiem wam, że to naprawdę dużo, dużo daje. Doceniam to coraz bardziej, bo i na zomę jak śmigałem, to musiałem bardziej uważać zdecydowanie, bo przeciążyć się, wiecie, te 230 kilo ja plus jakiś bagaż, kurde, tu jednak daje dużo większe możliwości, a w spalaniu to w ogóle, kurde, średnio tak 75-80 zł kosztuje mnie wycieczka taka 600 kilometrowa, kurde, no bajka, i na zomę lekko ponad 200, więc to jest naprawdę różnica. A tu właśnie dotarłem już do miejscowości Bystra, miałem jechać tam właśnie w prawo,
jak widzicie, skręciłem, ale zawróciłem, bo stwierdziłem, tam widzę asfalt, a tu chyba będzie się kończył, bo są jakieś właśnie takie nierówności i to był strzał w dziesiątkę znowu. Trochę zmiana planu, lubię tak trochę pozmieniać. Zawsze gdzieś się dojedzie, zawsze gdzieś można podjechać, później zmienić, nadgonić lub po prostu skrócić trasę, tak jak teraz to robię na przykład. Niby skracam, ale później tam nadganiam i tak dalej. Wiecie, kto tak śmiga, to wie, o co chodzi. Po prostu tam, gdzie oczy poniosą. Tu trochę zniszczonego asfaltu, jakiś kamyk sypki znowu. Czekałem, czy może jakiś szuterek będzie czy coś, ale to dla mnie mniej ważne. Ważne jest to, że poznaję nowe tereny. I wiem, że to będzie droga nietypowo taka główna, więc spodziewam się różnej nawierzchni. Patrzcie, jestem już gdzieś wyżej, rozglądam się, tu jakieś pola, tu jakieś drzewa gdzieś są w skupisku koło pól. Kurde, pogoda może nie jest idealna, bo jest zachmurzenie, trochę wieje. Nawet na Słowacji trochę bardziej. O, tu chyba dostałem z owadu, tak? Bo zapominam się, bo lubię jeździć z otwartą szybą w takim terenie. Bo wdycham to całe powietrze, to takie czyste, kurde, bajka. Ale to jest czasem niebezpieczne, bo dostać jakiś owadem w oko, nie daj Boże, jak ktoś idzie szybciej, to nie jest miłe. Zresztą nie gadajmy o niemiłych, zamykajmy tą szybę, albo tak jak na jedno zimie robiłem, po prostu miałem okulary i wtedy mogłem otwierać. Chyba to też dobry pomysł, muszę sobie znowu jakieś zakupić fajne, bo tamte się już troszkę zużyły i wtedy będę mógł bardziej jeździć po prostu z otwartą szybą i wdychać to powietrze. Czuć ten las, tą wilgoć, nieraz tą taką, wiecie, przyjemną wilgoć z lasu i tak dalej. Tu patrzcie, nadal cały czas ta droga zadupiowa, dobry to był wybór, że skręciłem, nie pchałem tam dalej na asfalt. Troszkę odbija mnie w tą stronę, popieniałem się tam właśnie tam dalej, czyli prosto, czyli tutaj, a tutaj w lewo odbijam, ale co tam, przecież to się nadkoni, dojedzie do jakiejś drogi i się skręci w prawo i dojedzie do danych miejscowości, bo to w głowie tak mam poukładane, bez mapy jadę, wyjątkowo bez żadnej. A, pojadę sobie już na czuja, pośmigam, zobaczę jak to jest, kurde, bo lubię tak, lubię w nieznane. To też jest taki fajny w motocyklizmie, że można jechać gdzie się chce, dlaczego się zawróci, pojedzie, najwyżej się kogoś podpyta, na jaką trasę, gdzie tam, na jakie miejscowość się pośmiga. A tu widzicie, na asfalt już wyjechałem, wiedziałem, że muszę skręcić w prawo, bo wtedy też było w prawo. Tak prawo, lewo, tak więcej w tym właśnie kierunku, co powinienem. I znów, teraz można rozwinąć sobie większe prędkości. Fajnie czasem zjechać też znowu na asfalt, bo można trochę, że tak powiem, motocykl wprawić w ten ruch. Szczególnie jak to nie jest żadnego chłodzenia olejem, tylko samym powietrzem, więc warto by trochę, że tak powiem, dać motocyklowi wejść na niższe obroty, wyższe prędkości, po to, żeby go, że tak powiem, przedmuchać, nie? Widzicie, lecę sobie lekko ponad 80 i można sobie śmignąć, kurde, fajny asfalcik. Może nie jest to idealnie pierwszej kategorii, będzie nigdzie łatany, ale naprawdę fajnie się śmiga, szczególnie, że opony są mięciusie, naprawdę miękkie, pokładam się bardzo fajnie na nich. Ani razu nie dostałem poślizgu, że tak powiem, na takich tych oponach. I kurde, czuję się naprawdę bardzo pewnie, dodatkowo właśnie ten lekki motocykl i to, że mogę się pokładać z taką łatwością jak na rowerze. Powiem wam, że mój, że tak powiem, motocyklizm wszedł w taką formę, że niektórzy powiedzieli, cofnąłem się w pojemności, ale dosłownie poszedłem ostro naprzód w kwestii coraz większej jazdy na motocyklu. Naprawdę. Bo inna zumą zbierałem kasę na paliwo po to, żeby właśnie śmigać sobie na dalsze motowycieczki, tak? Więc potrafiłem na przykład nie jeździć półtora miesiąca czy dwa miesiące na inna zumie tu wokół Małopolski, Podkarpacia, Słowacji. Po prostu kasę zbierałem na dłuższą motowycieczkę, no bo jak mam wsiąść na motocykl, to lubię po prostu daleko pojechać. Tak przynajmniej te 300-400 km, a małpką teraz przyzwyczajam się do 600 i powiem wam, że to jest dla mnie idealna teraz, idealna taka odległość. 600 km, jeśli ma być jednodniowy motowycieczka jednodniowa, to jest dla mnie ideał. To jest cały dzień w trasie. Caluśki. Takie od 12 do 14 godzin, bo liczę tutaj wszystko. Nie tylko to, co jeżdżę, ale na przykład tam gdzieś się zatrzymam, odpocznę sobie, tak jak na przykład na Słowacji na Warzec. To akurat do Warzec nie podjadę, bo to jest inny rejon, ale na przykład potrafię posiedzieć tam do godziny, więc to godzinka jest, tak powiem, zagospodarowana w tym czasie jazdy, więc 12-14 godzin i naprawdę można pośmigać sobie elegancko na Słowacji. I nie tylko na Słowacji, no bo jak widzicie, tutaj akurat centralnie jechałem za dupiami Małopolski, pierwszy odcinek, drugi to poświęcony Podkarpaciu, a trzeci teraz macie tą część, kawałek Słowacji wschodniej, tak? Kurde, no patrzcie, rewelacja, może nie ma Tatr, nie ma takich wielkich, spektakularnych widoków, ale są takie co chwilę jakieś tam wzniesienia, wzgórza, gdzieniegdzie, małe górki, ale mamy tą przestrzeń i przede wszystkim mamy tą naturę. Zresztą to widzieliście teraz, że tak chyba soku leciał. No i mamy właśnie, zobaczcie, patrzcie, wzniesienia, po prawej lasy, po lewej jakiś taki jakby slalom drzew, mamy pola, kurde, mały ruch samochodowy.
No i kurde, można po prostu odetchnąć. Nie no, to nie da się tego opisać, to trzeba po prostu przeżyć. Powtarzam się, wiem, w każdym praktycznie odcinku mówię podobne rzeczy, ale no po prostu nawet jak teraz do was mówię, patrzę na to, co nagrywam, patrzę jak ja jadę, to po prostu jaram się na nowo. Kurde, bajka. O, a tutaj właśnie, tu już jest miejscowość Stropkow i z niej zjechałem na taką boczną drogę, bodajże to będzie Boksa, tak? I mój cel to będzie przejechać przez wioskę Bana, bo z Bany będzie taka dróżka, która będzie naprawdę taka totalnie zadupiowa, bo na mapie jej nie widziałem, dopiero jak zobaczyłem, że jest jakaś tam miejscowość, taka malutka koło tej właśnie miejscowości tej Stropkow, właśnie ta Bana, to powiększałem mapę i dopiero po kilku powiększeniach dopiero się pojawia kreseczka cienka, więc mówię, oho, jest przejazd, pytanie, czy nie ma zakazu, to właśnie to zbadam, a zarazem mówię, jak jest taka cienka kreska, to prawdopodobnie nie będzie asfaltu albo będzie bardzo zniszczony, czyli po mojemu, więc wpisałem sobie, zapamiętałem, że muszę tu skręcić mnie w lewo, w prawo, tam wiecie, zapamiętuję tam na przykład takie albo kościół, albo kapliczka, albo drzewo, albo jakiś sklep, albo coś takiego, coś charakterystycznego i wtedy wiem, że gdzieś skręcić w lewo, w prawo z głównej i wiem, gdzie skręcić, czy pierwsza, druga w lewo i tak dalej. No, ja to zapamiętuję i to jest właśnie fajne, że mogę tak śmignąć, a tu właśnie będą też kolejne fajne zakrętasy do tej właśnie Bana miejscowości. Kurde, bardzo fajne asfalciki, kurde, znowu można sobie pośmigać, przycisnąć małpkę, że tak powiem, dokręcić monetkę, jechać tak naprawdę mocniej. Mamy slalomy, później mamy kolejne mocniejsze zakręty, jedziemy nadal wśród natury, małego ruchu samochodowego, naprawdę, bo im częściej jeżdżę po takich zadupiach, tym coraz bardziej w tym tak się tak pochłaniam, po prostu głową oddycham na nowo, tak, resetuję się i śmigam przed siebie i wiem, że wiadomo, trzeba uważać, ale wiem, że będzie mały ruch samochodowy, naprawdę, że to nie jest tak, że co chwilę trzeba patrzeć w lusterko, czy przed ciebie, czy coś nie wyjedzie, nie będzie się wyprzedzać, albo ty nie będziesz musiał wyprzedzać, tak dalej. Dzięki temu właśnie motocykl nie musi mieć takiego kopa, bo tutaj praktycznie nie jest to potrzebne, jeśli ktoś nie lubi, wiadomo, takich ogromnych prędkości, ogromnych, no po prostu większe prędkości jechać, tak 90, 120, 140, 160, wiecie, o co mi chodzi. Ja tu, tak jak mówiłem, lubuję się między 60 a 90, a małpką spokojnie 70, 80 wyciągam bezproblemowo, tak samo tu pod jakieś górki, wzniesienia, 5-6 dyszek, spokojnie mi wystarcza. Kurde, co tu chcieć więcej? Jedziesz wśród natury, masz za sobą, że tak powiem, przed sobą kolejną drogę, której teraz tym bardziej nie znam, więc tym bardziej się jaram i tym bardziej się cieszę, że są bardzo fajne zakrętasy. Jeżdżę może nie typowo w górzystym terenie, ale są wzniesienia, czuję jak motocykl pracuje. No i dojeżdżam do miejscowości Bana i już mam w głowie, tak wiem, jest fajna miejscowość, fajne zakrętasy i zaraz wjadę w tą drogę zadupiową, która jest taką cienką kreseczką na mapie. No kurde. I pamiętam, że miałem sobie właśnie skręcić w lewo, chciał tutaj właśnie taką przekoszoną taką przez jakąś łączkę, żeby dojechać do kolejnej tej drogi i mówię, zobaczymy, co to będzie za droga. Patrzę, asfalt, mówię, cienka kreska i asfalt? No ciekawe. Ciekawe, czy cały czas będzie asfalcik. I powiem wam, że zdziwiłem się, że odtąd właśnie miała być taka cienka kreseczka. Mówię, dobra, okej, może coś jakaś dojazdówka. O, jest boisko, to może do boiska tylko będzie. I tak zastanawiam się, skończy się ten asfalt, czy nie skończy? No i co? I zaczyna się taka zrywka, mówię, taki zniszczony trochę asfalt. Mówię, aha, wszystko jasne, czyli może nie być szutro, a może być po prostu bardzo zniszczony asfalt. Mówię, i co? I mordka mi się uśmiecha, bo lubię tak, lubię jak czuć, jak motocykl pracuje, jak tak sobie śmigam, jak tak buja, go po prostu buja i tak amortyzacja cała chodzi. Kurde, bajka, szczególnie przy mojej masie 100 kilo, no to odczuć. Dojeżdżam sobie do górki, mówię, dobra, kurde, trzeba się wreszcie porozglądać, popatrzeć, skoro jest wzniesienie, to może jakieś widoczki będą. Oj, bajera, bajera, już późno jest, ale jeszcze śmigam po Słowacji Wschodniej. Taki mały kawałeczek zrobię po Słowacji Wschodniej, tak jak chciałem, jednak się wszystko chyba uda. Zaraz będę odbijał na jakieś boczne drogi, żeby dojechać później do jakiejś głównej i będę śmigał już w stronę Łapszanki. Zobaczymy, ile jeszcze sobie ponagrywam, bo na razie jest naprawdę zarąbiście. Piękna, piękna, spontaniczna motowycieczka, naprawdę. Zarąbista sprawa. Poznałem nowe tereny, wpisuję sobie je w tak zwane motowycieczki takie po Słowacji, więc jak zrobię kolejną motowycieczkę i będziemy tu gdzieś w okolicy, na pewno się tymi zadupiami przejedziemy, naprawdę bardzo fajna sprawa. Pięknie jest, pięknie! A, małpeczka daje radę, jadymy!
No i zrywka nadal trwa. Zarąbista sprawa, naprawdę. Kurde, kto jeździ po zadupiach i lubi zjeżdżać z asfaltu, to też docenia takie coś, jak właśnie motocykl pracuje, jak takie całe zawieszenie pracy, jak to czujemy po prostu, jak to jedzie, jak to się po prostu trzyma drogi. Kurde, a jeszcze jak jedziesz przed siebie i co jakiś czas jest jakieś zniesienie, później wyłania się jakiś widok, kurde, no. Baja, naprawdę baja. Tu można mówić cały czas o jednym to samym i cały czas można się zachwycać. To właśnie to jest ta pasja, że człowiek wsiada na motocykl, pokonuje kolejne kilometry, pokonuje, kurwa, przyjemnie po prostu śmiga, tak? Kurde, kolejne kilometry mijają i naprawdę ma z tego radochę. A teraz patrzcie, zjeżdżam sobie w dół, mam tak jakby takie mniejsze drzewa koło siebie, taki fajny jakby, ale no może nie do końca tunel, ale tak jakby jechać w jakimś takim lekkim kanionie, takim drzewnym, nie? Kurde, bajeczka, naprawdę bajeczka, tylko tak zawsze powtarzam, że jedziemy w takich zadupiach, nie ma dużego ruchu samochodowego, ale trzeba zawsze mieć na uwadze to, że może jakiś zwierzak wyskoczyć, więc miejmy to na uwadze, jest jakiś niepewny teren, gdzie na przykład jak będziemy gwałtownie hamować, to zamiast zahamować od razu, to będziemy się ślizgać, więc trzeba czasem po prostu zwolnić, nie wiem, jechać 30-40 na godzinę, nie więcej, ale jako, że mamy takie przestrzenie większe, nie mamy jakichś większych takich terenów, w stylu, że mamy na przykład zboże lub jakieś krzaki wysokie, no to można troszkę przycisnąć, wiadomo, z tego też może coś wyskoczyć, ale jest większa szansa, że wcześniej to zauważymy, wcześniej takiego zwierzaka. A tak, jadę, śmigam sobie teraz z górki, kurde, fajnie, tak jedzie się pod górkę, kurde, ma się tą różną nawierzchnię, tak jak teraz, kurde, patrzcie, jakie wzniesienia. No zarąbiście, mimo że pochmurno, to jednak bardzo przyjemnie, bo nie jest gorąco, a nie było tak zimno, w sam raz, motocykl, ja, przestrzeń, kurde, wzniesienia, droga tylko dla mnie, kurde, no po prostu baja. Naprawdę super sprawa. O, a tutaj jechałem tak właśnie, zwolniłem, mówię, patrzę i Bambi. Po prostu wiem, na kamerce tego dobrze nie widać, bo to było z daleka, ale jak człowiek jedzie, to widzi to dużo, zdecydowanie lepiej, bo wiadomo, ta kamera ma duży, szerokokątny kąt widzenia, a oko trochę, że tak powiem, w granicach 45-50 mm. Więc to, że tak powiem, to co widzicie na kamerze, to ja widzę zdecydowanie i bliżej, i bardziej ostro, o tak mogę to nazwać, tak? Więc tak jak wspomniałem właśnie, uwaga na zwierzaki, i zwierzak był, kurde. Powiem wam, że lubię takie zadupia, lubię tak śmigać, ale zarazem czasem trzeba się zatrzymać, bo... Chwila zastanowienia, bo mapki nie mam, tylko na pamięć muszę sobie przypomnieć, czy w prawo, czy w lewo. Już chyba wiem, bo stamtąd patrzyłem najpierw i była droga właśnie tu w prawo, mnie zaciekawiła. Sprawdziłem sobie ją na mapie i stwierdziłem, że zrobię właśnie sobie tamtędy skrót tutaj, żeby jechać dalej tą stronę. Dobra. Skleroza, nie boli? Fajnie, że się pamięta. Ćwiczy się pamięć, to jest najważniejsze. Ale mapka by się przydała. Ale co tam? Fajnie się tak śmiga. Śmiga na pamięć, to co się za pierwszym razem zapoznało. Dokładnie, odkąd pamiętam, to zawsze sobie patrzyłem na Google Maps, Google Street, na zrzuty satelity, zapamiętywałem sobie trasy, patrzyłem jakie są charakterystyczne punkty i tak dalej, i tak dalej. No, później sobie kupiłem mapę papierową na dalsze wyjazdy i też sobie fajnie tak patrzyłem. I pamiętam, że parę razy skorzystałem z takiego starego smartfona, pożyczyłem, bo ja swojego nie mam, bo wiecie, lubię swoją Nokię, lubię te klasyczne telefony. No i pożyczyłem sobie, żeby ściągnąć sobie mapy offline. Nie, żeby mieć nawigację, bo powiem wam, że nie, to nie przemawia do mnie, żeby mnie ktoś prowadził. Wiem, że mogę zaplanować trasę tak jak chcę i później sobie stukać i pokazuję mi, którędy, gdzie mam skręcić. Powiem wam, że dla mnie lepsza nauka jest po prostu jechać na pamięć, patrzeć co jest co i w razie, jak człowiek się zaczyna zastanawiać, to po prostu wyciągnę tego starego smartfona, powiększę sobie tą mapę offline, zobaczę mniej więcej gdzie jestem, bo wiadomo, nie włączony jest net, nie ma nawigacji, więc nie pokazuję, w którym miejscu jesteś, ale ja mniej więcej wiem gdzie, patrzę i sobie, że tak powiem,
analizuję, gdzie skręciłem, skąd przyjechałem, które to były zakręty, ile ich było, jaki to był teren, czy było jakieś wzniesienie, czy przy jakiej wiosce i tak dalej. Miejscowości po drodze próbuję zapamiętywać. I to tak, że tak powiem, daje mi taką możliwość, że uczę się tej trasy i po prostu później jak jadę, to jadę w tym rejonie już praktycznie nie patrząc na nic i tak na pamięć, a nawet jak gdzieś się zgubię, to kojarzę od razu, przyjadę gdzieś kawałek, mówię, nie, to trochę nie tak, wracam i wtedy kojarzę kolejne punkty. Powiem, że to jest mój styl jazdy. Wiadomo, każdy ma swój, ja nie neguję GPS-a, nie neguję tam nawigacji i tak dalej. To wiadomo, jest to bardzo, bardzo przydatne i tak dalej, jak ktoś po prostu potrzebuje, żeby go prowadziło. Tak jak mają, który motocykl wspomaganie, tak mówię na to, że na przykład kontrolę trakcji i tak dalej, nie neguję tego. Po prostu ja jestem jakby tak może starej daty, gdzie po prostu lubię mapę papierową. Z nowości tu mam tą właśnie elektroniczną mapę w smartfonie ściągnięną offline'a. No i mam swoją komóreczkę, mam motocykl, gdzie było jak najmniej elektroniki. Tutaj wyjątkowo mam ten wspomaganie tego ABS, chociaż nigdy nie poczułem, żeby on zadziałał. Chyba pewnie jakiś tam bardzo, bardzo podstawowy. Wyjątkowo mam w tym motocyklu wtrysk, bo lubię gaśniki, ale widzicie, dążę do takiego minimalizmu, bo ja to bardzo lubię, tak po prostu jechać sobie na motocyklu jak najprostszym, żebym mógł go sam serwisować, tak jak i na Zoomę, mapkę też będę, jest jeszcze prostsza w ogóle w obsługiwaniu, a w serwisie, że tak powiem, będzie też dużo, dużo ekonomiczniejsza, tak jak w jeździe, że tak powiem, na paliwo też dużo ekonomiczniejsza, więc naprawdę, jak widzicie, dążę do tego, żeby to było jak najprostsze, bo jak najprostsze dla mnie jest na prostu jak najbardziej przyjemne. Przynajmniej ja to tak mam. Wiadomo, każdy jest inny, to też jest super. Każdy może sobie wybrać to, co chce, to, co lubi, dążyć do tego. Najważniejsze po prostu, żeby czerpać radochę z jazdy. Jeden będzie jeździł wokół komina, zrobi 100 km, będzie pucował motocykl, żeby się lśniło. Bajka, super, naprawdę, sprawia mu to przyjemność, niech tak robi. Niech nie patrzy na innych, żeby tam nic nie jeździsz, tylko pucujesz. Nieważne, cieszy go to, niech to robi. Ma każdy z nas mieć radość z tego, co robi, tak? Ja lubię jeździć po zadupiach, lubię teraz małpką śmigać, bardzo mi się nią przyjemnie jeździ, jest wygodna. Wiem, że dużo osób mnie, tylko wiem, czasem tam mówi negatywnie ten temat. Ja w ogóle na to nie zwracam uwagi. To tak jakbym zwrócił uwagę wtedy na Inozumie, że o, założyłeś kostki, handbary, niszczysz motocykl, te sprawy. Przecież wiecie doskonale, że jak ktoś obserwuje mnie regularnie, jak odpowiadam na komentarze, no to mówiłem, spoko, masz swoją rację, ja uważam inaczej, szanuję twoje zdanie, nie zgadzam się z tobą, lubię tak, lubię zrobić sobie tak i tak dalej. I co? I Inozumą ile zwiedziłem? Ile pojeździłem? Nawet w Albanii byłem, przejechałem tą słynną trasę Prekaltet, kurde, gdzie też ludzie patrzyli się na mnie jak na, wiadomo, wariata. Kurde, da się, kurde, jak sprawia to przyjemność, to można nawet taką małpką pojechać. Mi to w ogóle nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, jeśli to sprawia radochę, śmigajmy, czym chcemy, na co nas stać i miejmy z tego po prostu jak największą radochę. To się przede wszystkim liczy. To, po co się poróżniwać, po co to robić, po co, nie wiem, udowadniać sobie coś komuś na siłę, że tak powiem. Ja zawsze powtarzałem, małpka nie jest najlepszym motocyklem, Inozuma nie jest najlepszym motocyklem, ale mi dużo rzeczy w nich odpowiada. Tak jak w Inozumie powiedziałem, że bardzo prosta konstrukcja, sam ją serwisuje, bardzo fajna moc, nie trzeba tak walchować biegami i śmiga się zarąbiście, kurde, bajka, podprostowana pozycja, prawie prostowana i tak dalej. Kurde, super. Zapoznałem małpkę, że tak powiem, bliżej się poznaliśmy, zaczynam śmigać więcej i ona mi teraz bardziej odpowiada na takie wypady. No to, kurde, no to czemu mam nią nie śmigać? Kurde, bajka, naprawdę rewelacja. Skoro sprawia mi to wielką radochę, kurde, można wypowiadać się na ten temat, nawet trzeba, nawet jeśli ktoś negatywnie mówi, za tym problemem, tylko zostawiajcie te komentarze, a nie niektóre osoby kasują te komentarze, nie wiem po co. Są negatywne odpowiedzi, niech będą, ja się na nich wypowiem, wy się możecie wypowiedzieć, rozmawiajmy na ten temat o tym wszystkim, a nie negujmy siebie, nie wiem, i coś tam róbmy, kurde, po co to robić? Po prostu, żyjmy, że tak powiem, w zgodzie z sobą, każdy jest inny, każdemu może sprawiać co innego, jak wspomniałem, więc jeździmy na czym naprawdę chcemy lub na czym możemy, bo na przykład na coś nas nie stać, aby mieć z tego radochę, tak? Ja mam radochę z jazdy teraz na małpce i zarąbiście z tym czuję, bo przez małpkę, albo nie, dzięki małpce jeżdżę teraz dużo więcej. Bo wiadomo, życie coraz droższe, inflacja idzie cały czas w górę, mimo że mówi, że niby spada. Wszystko robi się droższe, te podstawowe rzeczy. Pieniędzy trochę mniej w portfelu zostaje. A skoro mogę jeździć małpką dużo więcej i na dodatek mniej wydać niż na Inozumę, kurde, mnie to odpowiada. Dla mnie liczy się, tak wspomniałem, czas spędzony na motocyklu, a małpka
wystarczająco dla mnie ma prędkości te 60, 80, 90, tak jak tu widzicie teraz. Można się pochylić, pośmigać chwilę mocniej, wykorzystać to, jechać od kolcach setki, kurde bajka. A tu patrzcie, chłopaki na jakich sprzętach śmigają? Zarąbiście! Stare, fajne sprzęciory, obładowani, ktoś, niektórzy mógłby się z nich śmiać, że co to za sprzęcio, czym jeżdżą, kurde. Ja, wiecie jak serducho mi się radowało, jak zobaczyłem chłopaków na takich fajnych sprzęciorach, sam bym kiedyś wziął jakiś stary sprzęt, na przykład SHL M04. Popatrzcie sobie na ten motocykl. Zarąbisty motocykl. Naprawdę bajka. Też bym sobie nim pośmigał, też bym sobie pojeździł. Dla mnie nie liczy się pojemność, tylko liczy się fan z jazdy. Naprawdę to, że sprawia nam to bardzo dużą przyjemność. Patrzcie, ten dzień jadę. Trzeci odcinek. Słowacja, była Małopolska, było Podkarpacie. Same zadupiowe, fajne trasy. Teraz tu, wjeżdżam to akurat na główną, bo jadę już w stronę Krakowa, jadę do Łapszanki. 77, jadę sobie z Bardejowa, tak, z Bardejowa do Starej Lubowni, też fajna trasa, główna, ale zarąbista, naprawdę zarąbista traska, można pośmigać, pocisnąć. Pocisnąć się, dla niego 80 to jest wolne, ale to jest szybko. Dla mnie małpką, przejedźcie się kiedyś taką 125, malusieńką, bo 125, które są dużo większe od tej małpki. Wsiądźcie kiedyś na małpkę, zobaczycie, jakie to fajne, może być nawet adrenalina, jak jedziesz 90 na godzinę i naprawdę banan na twarzy zarąbisty. I zbliżam się do końca tego dnia. Naprawdę wtedy czułem się znowu jak tak zwany nowonarodzony. Za każdym razem, jak wsiadam na motocykl, jadę na dalszą motowycieczkę, po prostu to jest dla mnie baja, po prostu dla mnie czuję się na tym, na motocyklu, no to jest mój świat, taki mój konkretny świat. I jeszcze na Słowacji, patrzcie co za tereny, no kurde, to można się powtarzać, ale ile z tego jest radochy, naprawdę polecam każdemu, jeśli macie motocykl, wsiadajcie, śmigajcie. O, a tu już przy zachodzie słońca zbliżam się i trzeba będzie tankować. Właśnie zatankowałem w pięknych okolicznościach przyrody, naprawdę super. Kurde, Tatry już trochę tutaj jest za chmurami, ale słoneczko się chyli ku zachodowi, zaraz zniknie. Góry trochę widać, Taterki, dookoła pięknie jest, naprawdę pięknie. Tu mamy błękitne niebo z białymi chmurkami. O, baja. W oddali tak samo, ładna pogoda, tylko wiadomo na Tatry czasem tak jest, że wszędzie ładnie, a w Tatrach normalnie prawie burzowo, nie? Ale super sprawa, Małopolska zaraz będzie, bo niedaleko jest Żdziar. O, bliziutko, paręnaście kilometrów, może z 20 do granicy dokładnie, nie wiem, teraz już nie pamiętam. Ale już Słowacja ze mną powoli się żegna. Kurde, pięknie, jeszcze tylko dotrzeć do Łapszanki, a później już na chatę. Bo mamy którą godzinę? Już jest 20:20, kurde, bajka, a małpka się naprawdę rewelacyjnie spisuje, rewelacyjnie, kurde, bajeczka. Dobra, śmigamy do przejścia granicznego w Łapszance. No i powoli się kończy ten dzień. Kurde, chciałoby się, żeby to jeszcze trwało, ale z drugiej strony czuję się to już powoli zmęczenie. Powiem wam, że naprawdę te 600 km, tak 600, między 600 a 700 to jest naprawdę dobra odległość, dla mnie dobra odległość na całą dniową motowycieczkę, tak, żeby się zresetować po tych tygodniu, czy dwóch tygodniach pracy, kurde, bo robota jak robota, ale jak wsiadasz na motocykl, to jest to całkiem co innego. A tu właśnie Tatry Bielskie, wjeżdżam ze Żdziaru, miejscowości Żdziar, znacie ten widok z moich filmów, bajka, można na parking podjechać, zrobić sobie fotę z motocyklem, popatrzeć na góry albo zjeść sobie, bo tam jest knajpka taka większa. I tu właśnie 66 lecę i zjeżdżam, o właśnie, na tą drogę boczną do Osturni. No nie mogłem sobie zawrócić, żeby nie popatrzeć powrotem sobie troszkę na te Tatry Bielskie. Kurde, patrzcie jak to fajnie wygląda, jak właśnie jechać z Łapszanki do Żdziaru. To mam to na swoim kanale, te tak 15 chyba kilometrów pięknej trasy, znajdziecie tam ten film. Kurde, bajka, naprawdę. Łapszanka, Żdziar, piękna trasa widokowa. Tak, kurde, góry fajnie widać. No ale trzeba, wiadomo, wracać na chatę, no bo kurde,
Są pewne obowiązki, czasem po prostu sobota jadę, w niedzielę trzeba sobie coś porobić, albo odwrotnie, w sobotę coś porobię, a w niedzielę mam czas dla siebie, ale nie narzekam, jeden dzień taki intensywny, kurde, jeszcze jak się wraca przy zachodzie słońca, wśród pięknej takiej przyrody, z widokiem na Tatry, ma się w całym tym dniu takie wrażenia, kurde, bajka, no, patrzcie, nie mogłem jeszcze raz się nie zatrzymać, no, choć wiedziałem, że jeszcze będę je widział, przy zjeździe, to ja chciałem jeszcze przez chwilę na nie popatrzeć. To jest coś wspaniałego, naprawdę wspaniałego. Góry, uwielbiam góry naprawdę. Choć mam taki plan w tym roku właśnie, przy długim weekendzie właśnie w sierpniu, tak? Bo wyjątkowo tam 3 odrabiamy w sobotę, a 16 mam wolne, więc 15 święto, to już jest czwartek, piątek, sobota, niedziela, no to jest 4 dni, no tak, wziąłem sobie teraz specjalnie 3 dni wolnego, po to, żeby mieć 9. I mam w planach pojechać na te 8-9 dni wyjątkowo właśnie nie w góry, nie tak jak tu właśnie widzimy Tatry Bielskie, super to wygląda, wracamy do tematu, nie w góry jechać, tylko chcę pojechać na Litwę, Łotwę i może Estonię. Litwę, Łotwę na pewno, kurde, chcę po prostu pojechać i tak powiem zresetować, pojechać sobie tak na spokojnie, pojechać sobie przed siebie. Na początku może zrobić dużą ilość kilometrów, tak w granicach 500, ale później robić tak po 250, 300 kilometrów, po to, żeby sobie siąść gdzieś nad jakimś jeziorem, bo podobno tam są bardzo czyste, fajne jeziora. Dojechać do takiej, mam taką dziką plażę, sobie znalazłem fajną do dojazdówki bocznymi drogami, taką na Łotwie, tak, na Łotwie, kurde. Mam dużo, dużo tu w głowie i właśnie chcę tam pojechać, więc i chcę, naprawdę chcę bardzo, mimo że to nie są góry. Więc pewnie jak pojadę, mi się to uda, to nagram film kolejny, fajny z motowycieczki, tak. A tu widzicie, granica, Polska już jest, wjeżdżamy do Łapszanki. No i Polska, zarazem Małopolska, no i Łapszanka. Widok na Tatry Bielskie, pięknie je widać, mimo że jest godzina 21:21. Kurde, późno, ale pięknie było, naprawdę pięknie, ale teraz popatrzmy sobie jeszcze troszeczkę na Tatry Bielskie. Zostało mi jeszcze jakieś 45 sekund na karcie. Troszkę popodziewiajmy. Full wypas, dwie karty, 128 giga zapełnione. Poznałem kawałki nowych tras na Słowacji Wschodniej. Troszeczkę ją przejechałem, ale naprawdę wszystkie plany mi wypaliły. Tak jak chciałem, pojechałem wszystko z głowy, z pamięci. Miodzio, jeszcze raz zwróćmy uwagę na Tatry Bielskie. Pięknie widać, pięknie. Cudo. A małpka się rewelacyjnie spisuje, naprawdę rewelacyjnie, super sprzęcior, super sprzęcior. Dobra, no to co? Dzięki, że byliście ze mną, serwus i do następnego na trasie! Dwudziesta trzecia, 15, powiem wam, że jestem zmęczony, trochę śpiący, przepraszam, zadziwanie, ale... Przyjemnie, naprawdę przyjemnie zmęczony i patrzcie, 635,9, czyli 636 km znów jednego dnia. Trochę mniej niż ostatnio na Słowacji, ale teraz też piękny wynik. Teraz wyświetla wam się prawidłowy wynik kilometrażowy, bo wiadomo, oponka trochę mniejsza, zawyża trochę licznik, ale tak pięknie to wygląda. No i od tankowania na granicy przy Słowacji to wyszło 147,8, też trochę zawyżony. Teraz wam się wyświetla, ale prawidłowo. I trzy kreski nadal jest, czyli pół baku. Znaczy, no pół baku, że tak powiem, 1/3, bo tak naprawdę ten wskaźnik pokazuje mi 6 kresek, a to jest dokładnie 1 galon, a pół galonu jest rezerwy. Zatem 2/3 jest baku, że tak powiem, bez rezerwy, 1/3 rezerwy, więc fajny wynik, a całkowity dystans w tej chwili małpki na dzień dzisiejszy to jest 3130 km od 1443 założone kostki, więc od tego momentu wynik zawyżany. Teraz wam się wyświetla prawidłowy dystans małpki. Było pięknie. Servus!